Profesor Mirosław Wielgoś, kolejny gość w naszym kongresowym studiu. Dzień dobry, panie profesorze. Co by pan zrobił, zacznijmy od trudnego pytania, żeby nasi studenci nie wyjeżdżali za granicę? Tu potrzebne są na pewno zmiany systemowe, a nie tylko jakieś doraźne działania. Musi nastąpić poprawa w całym systemie ochrony zdrowotnej w Polsce. Ale pieniądze, warunki pracy, czy wszystko razem? To się wszystko wiąże. Nie będzie lepszych warunków pracy, jeżeli nie będzie odpowiedniej inwestycji w ochronę zdrowia, zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia. Po prostu musi do tego systemu trafić znacznie więcej pieniędzy niż jest teraz. Podwyżkami, doraźnymi działaniami, kilkaset złotych, nie rozwiążemy sprawy. Znacznie więcej, czyli ile? Nie chodzi mi o procenty, ale półtora razy więcej, pół razy więcej. Postulaty, prawda, dojścia do 6,5 PKB w najbliższych latach. Myślę, że to już byłoby jakieś częściowe rozwiązanie, ale jest chyba też wiele innych możliwych rozwiązań, chociażby wzorem państw innych europejskich, które na przykład skorzystały z opcji współpłacenia za świadczenia zdrowotne. Tutaj nie mówimy nawet o jakichś dużych procentach, dużych kwotach, ale jakikolwiek udział w kosztach diagnostyki, leczenia, myślę, że rozwiązuje niejednokrotnie problemy. Te kraje, które to wprowadziły, myślę, że nie narzekają. A to moment, to zapytam inaczej. A który z tych krajów dla pana profesora jest przykładem w takim razie? Czyli od kogo się możemy nauczyć? Myślę, że w Czechach takie rozwiązania funkcjonują i to chyba jest niedaleki przykład. I cieszę się z tego przykładu, bo często jak zadaję to pytanie, to pada odpowiedź Skandynawia, na co ja mówię, no dobrze, ale Szwecja bogata, Dania, Finlandia, to jest zupełnie inny PKB na człowieka przeliczony. Natomiast rzeczywiście Czechy są dobrym przykładem, bo to kraj naszego regionu, podobny punkt startu. Z podobnymi korzeniami, z podobnymi problemami. I dali radę. I dali radę. Mam wrażenie takie, bo powiedział pan o tym płaceniu za tą służbę zdrowia, bo my w tej chwili już płacimy. Idę do dentysty, płacę. Żona idzie do ginekologa, płacimy prywatnie. Inaczej to się nazywa. Z dzieckiem do pediatry biegniemy, bo nie będzie kolejki, będzie szybciej. Mamy świetną specjalistkę, która pracuje na co dzień w Centrum Zdrowia Dziecka, a potem przyjmuje w prywatnym gabinecie, dzięki czemu też może jakoś normalnie funkcjonować w sensie finansowym i jest świetnym specjalistą. Więc jakoś już płacimy w tej chwili. A rozumiem, że to ma być inaczej, że jakby do każdej wizyty dopłacamy? Nie musielibyśmy mieć takiej dywersyfikacji na publiczną, prywatną służbę zdrowia. Myślę, że należałoby wprowadzić dopłaty symboliczne do 5 zł, opieki, 10, 5 tak? zł do opieki podstawowej, POZ-u, 10 do specjalistycznej. Rzucam oczywiście tutaj takie sumy bez jakiegoś poparcia w sensie wyliczenia, ale myślę, że gdybyśmy tutaj przyjęli efekt skali, to rozumiem, by to chodzi było o to, bardzo żeby, duże żeby w zasilenie. Głowie pacjenta było to, że to się nie dzieje za darmo, tak, tylko że to się idę do specjalisty. To się nigdy nie dzieje za darmo. Ktoś za to płaci. Płaci za to społeczeństwo. My za to płacimy. Ale tego nie widzimy. To pan wie doskonale, że kto inny nam zabiera, tak, kto inny nam potem daje. W takim modelu widzielibyśmy to, prawda? Widzielibyśmy to i myślę, że szanowalibyśmy te przysłowiowe 5 zł. Wracając do studentów. Ale wróćmy do studentów. No właśnie, a czy nie powinno być tak, jeszcze trochę do pana pomęczę, czy nie powinno być tak, że ten student, bo to są jedne z najdroższych studiów, kształcimy rewelacyjnych specjalistów, gdyby byli słabi, to nie jechaliby na zachód. Jadą, bo są tam, bo mają tam cenieni. Są cenieni. To może, jeżeli ktoś godzi się na takie studia i świadomie na nie idzie, niech na przykład odpracuje potem ileś lat w tej naszej polskiej służbie zdrowia. Już nieważne, czy prywatnej, czy publicznej. Ale tutaj wchodzimy w system nakazowo rozdzielczy, prawda? I to nie jest dobre. Oni sami powinni czuć, że zostają tutaj, bo tu jest dla nich dobrze, tu jest ich miejsce, a nie muszą jeździć i szukać. To nie jest komfortowe rozwiązanie, szukanie pracy gdzieś daleko od domu, od miejsca, w którym się przebywa, z którym się ma związek, rodzinę i tak dalej. Więc gdyby ten system się zmienił, gdyby oni czuli, że to jest to miejsce, gdzie mogą realizować swoje ambitne plany. Ale zarobków w Londynie, czy w Berlinie, czy we Frankfurcie, czy w Nowym Jorku nie dogonimy dla lekarzy. Lekarz specjalista będzie tam zarabiał dużo, dużo więcej niż w Polsce jeszcze przez wiele lat. Bo mamy ten inny system, ale gdybyśmy wprowadzili rozwiązania systemowe, może byłoby inaczej.
Tak bym bardzo chciał. Myślę, co zrobić, żeby oni nie jechali. No i pierwsze, co mi przyszło właśnie do głowy, zresztą wielu osobom przychodzi, no właśnie parę lat nakazu pracy, albo współfinansowanie studiów, jeżeli chcesz wyjechać, zapłać w tym momencie za te studia, bo myśmy wyłożyli mega wielkie pieniądze na to, żeby ciebie wykształcić. Okej, okay, no tak, oczywiście jest to jakieś rozwiązanie, ale nie jest ono bliskie mojemu sercu, bo tu już jest jakiś przymus, jakiś nakaz. Będą tu pracować z przymusu, prawda? Czyli nie będą dawali z siebie wszystkiego. Załóżmy teraz tak, załóżmy, że nie wyjeżdżają, zostają w kraju. Nawet gdyby zostali w kraju, ci wszyscy, których teraz kształcimy, to i tak ciągle mamy tych lekarzy za mało, już nie mówiąc o pielęgniarkach. Co zrobić, żeby ich było więcej? No, kształcić więcej. Jak? Dobrze kształcić. Nowe szkoły? Nie, nowe szkoły nie. Istniejące. Wykorzystać potencjał istniejących szkół, odpowiednio je doinwestowując. To jest już wieloletni postulat KRAUM-u, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w Polsce, żeby zabezpieczyć możliwości, poprawić bazę dydaktyczną. Oczywiście te potrzeby nie są uniwersalne. Na co wam te pieniądze są potrzebne? Do czego? Żeby kształcić więcej studentów w dobrych warunkach, żeby była dobra jakość szkoły, tego kształcenia. Sensie sale, no tak, jeżeli, sprzęt, oczywiście, jeżeli mamy kształcić więcej studentów, musimy być do tego przygotowani bazowo, prawda? Czyli no, każda baza dydaktyczna, edukacyjna ma swoją pojemność. My mamy wypełnione po brzegi nasze możliwości, ale możemy je zwiększyć, jeżeli zadbamy najpierw o infrastrukturę. To znaczy nie taka kolejność, że nam się wrzuca nieskończenie rosnącą liczbę studentów bez poprawy warunków nauczania, tylko odwrotnie. Najpierw trzeba by było spełnić lokalne postulaty, bo tak jak powiedziałem, każda uczelnia ma inne potrzeby. I wtedy będziemy gotowi przyjmować wszystkich tych, którzy chcieliby. Które da się szybko zastosować. Tak, na pewno. Bo źle już jest teraz. W perspektywie kilkuletniej na pewno. O wiele trudniej jest inwestować w uczelnie, które jeszcze nie prowadzą tego szkolenia, bo zaczynamy wtedy argument, od zera, tak. Prawda? To jest argument. Ilu nam mniej więcej potrzeba lekarzy? Oho. Jak pan szacuje? My mamy bardzo żeby to słabe wskaźniki, jakoś. Jedne z gorszych w Europie, prawda? 2,5 w cudzysłowie lekarza na 1000 ludności. No, te wskaźniki są o wiele lepsze w innych krajach europejskich, więc myślę, że podwajania nie trzeba, ale zwiększenie o 20-30%. To już byłoby dużo. W najbliższej perspektywie. Później oczywiście dalsze. Mówimy tutaj o realiach. No pewnie, że dobrze by było od razu podwoić, ale to tak się nie da. Nawet wykorzystując i te uczelnie, które istnieją, i te, które nie istnieją. To są mrzonki. A czy kiedy rozmawia pan, jeżeli ma pan takie okazje z ministrem zdrowia, to czuje pan w ogóle tutaj jakieś zrozumienie z tej strony? Tak, że... na pewno tak. Bo świadomość sytuacji to na pewno pan minister ma. To tak, wiemy, zrozumienie ale... jest. Ja czuję to zrozumienie, ale też wiemy doskonale, że tutaj decydują różne czynniki, nie zawsze wyłącznie merytorycznie jest określona polityka, czy polityka taka duża, ogólnopolska, krajowa, czy też polityka na poziomie lokalnym. Każdy by chciał pewnie mieć w swoim już coraz mniejszym mieście uczelnię, która kształci ambicja lekarzy. Ambicja taka, że my też będziemy mieli Akademię Medyczną, bo ona nobilituje całe miasto. Tak. No i mamy przykłady, że to nie są dobre rozwiązania, więc raczej starajmy się ich unikać. To jeszcze jedno kontrowersyjne pytanie na koniec, a przynajmniej trudne mam takie wrażenie. Jaka jest opinia pana profesora, jeżeli chodzi o sprowadzanie lekarzy z zagranicy? No to jest znowu, temat to jest znowu bardzo doraźne działanie na zasadzie łatania dziur, prawda, mówiąc bardzo brzydko. Poza tym, jakie my mamy możliwości, skąd mamy sprowadzać tych lekarzy? Ze wschodu, skoro nasi jadą na zachód, bo zarabią lepiej, do tego zmierza. Oni przyjadą do nas, bo zarabią Przez lepiej. 8 lat byłem dziekanem pierwszego Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i prowadziliśmy, zresztą nadal są prowadzone postępowania nostryfikacyjne. Poziom wiedzy. Jest różnica? No jest bardzo duża. Większość osób, które podchodzą do egzaminu nostryfikacyjnego, nie zalicza go. Czyli to nie jest tak, jak oni mówią o tych lekarzach. Sztuka za sztukę. A Polska zbudowała takie bariery i taką administracyjną, biurokratyczną granicę, że nie jesteśmy w stanie tego naszego dyplomu nostryfikować w Polsce. To nie tak, rozumiem? To nie tak.
to dałem się nabrać, szczerze mówiąc. Profesor Mirosław Wielkość, pięknie dziękuję panu profesorze. Bardzo.